Ułożyłam quiz, żeby sprawdzić, czy użytkownicy rozumieją różnicę między krokodylami a ich krewnymi aligatorami i kajmanami. Większość osób tej różnicy nie zna. Mogłabym uzyskać odpowiedź z któregoś serwera i byłoby to pewniejsze wyjście, ale skoro przygotowuję quiz dla zabawy, łatwiej mi będzie przetworzyć go za pomocą JavaScript i jQuery. Co więc tu mamy? Znacznik form? A wewnątrz podpis i zdjęcie gada. Dalej jest znacznik select, czyli lista rozwijalna, z której użytkownik będzie wybierał. Jeszcze dalej przycisk do zaznaczania odpowiedzi. Pod spodem oczywiście mamy znacznik script z jQuery, gdzie umieścimy JavaScript. I jest jeszcze pseudokod, który opisuje to, co chcemy wykonać. Kiedy użytkownik wyśle formularz, Sprawdzimy, którą odpowiedź zaznaczył i powiemy mu, czy wybrał dobrze, czy nie. Najpierw zróbmy z tego pseudokodu kod prawdziwy. W pierwszej kolejności będzie nam potrzebny detektor zdarzeń, który zarejestruje wysłanie formularza. Mamy kilka możliwości. Możemy wykrywać zdarzenie kliknięcia na ten przycisk. Robiliśmy to już wielokrotnie. Skoro jednak mamy odpowiedni znacznik form, lepiej będzie wykrywać zdarzenie. Wyślij związane z tym formularzem. Dzięki temu, jeśli użytkownik spróbuje wysłać formularz w inny sposób, np. wciskając Enter na liście rozwijalnej, to i tak się o tym dowiemy. Napiszę więc jQuery, żeby znaleźć formularz. Proszę. Kratka quiz form. Teraz użyję metody on, żeby wykrywać zdarzenie submit, czyli wysłanie na serwer. Dodaje wywołanie odwrotne. Teraz wykrywamy zdarzenie submit i nic nie robimy. Zwykle, gdy użytkownik wysyła formularz ze strony internetowej, przeglądarka kieruje ten formularz na serwer i ponownie ładuje całą stronę. Skoro używamy JavaScript, by przechwycić wysyłanie formularza i zająć się nim sami, musimy powiedzieć przeglądarce, żeby nie wykonywała domyślnego działania ponownego załadowania strony żeby temu zapobiec musimy nazwać obiekt zdarzenie który przekazuje nam jQuery i przywołać event.preventDefault i już Teraz przeglądarka nie zrobi tego co zwykle po wysłaniu formularza Nie załaduje strony Użytkownik pozostanie na stronie Będziemy mogli robić w JavaScript co tylko chcemy Dobrze Teraz musimy zrobić tę część Zaznaczyć odpowiedź Najpierw trzeba sprawdzić, którą odpowiedź z listy rozwijalnej wybrał użytkownik. Zacznijmy od zmiennej, która przechowuje listę rozwijalną. A teraz musimy tę listę znaleźć. Zobaczmy. Ma ID, więc z niego skorzystajmy. Pisze Kratka quiz answer. Dobrze. Co przechowuje ta zmienna? Kolekcję jQuery, która ma w sobie element select. Interesuje nas tutaj wartość ciągu znaków reprezentująca wybór użytkownika. Chodzi nam więc o zmienną, która ma w sobie słowo krokodyl, aligator albo kajman. Żeby zdobyć tę wartość, zdefiniuję kolejną zmienną. Dotrzemy do niej przez przywołanie wal To metoda jQuery. Przywołujemy val do obiektu answer, odpowiedź. Tym samym każemy bibliotece jQuery zajrzeć do kolekcji, znaleźć pierwszy element i zobaczyć jego wartość. jQuery wie, że dla polecenia SELECT wartość powinna równać się wartości wybranej odpowiedzi. Powinna więc zwracać pojedynczy ciąg znaków: albo krokodyl, albo aligator. Albo kajman. Zawsze warto się upewnić, że program działa tak, jak tego chcemy. Możecie więc wpisać console.log, log, zajrzeć do konsoli i wypróbować program. Tak zachowuje się odpowiedzialny projektant stron. Upewniam się, że jest to ciąg, którego oczekuję. Potem mogę już iść dalej. Jeśli chcecie, przerwijcie odtwarzanie i sprawdźcie sami. Teraz wyświetlamy tekst dla użytkownika, żeby wiedział, czy trafił. Zobaczmy. Może się już domyśliliście. To zdjęcie przedstawia krokodyla. Świadczą o tym widoczne dolne zęby i pysk w kształcie litery V. Typowy krokodyl. Zatem użyjmy instrukcji warunkowej, żeby sprawdzić, czy zmienna answer równa się krokodil. Jeśli tak, to komputer jako wynik wyświetli gratulacje. Może. Tak, udało się. Trzeba to uczcić. Wystarczy. A jeśli użytkownik nie trafił, użyjemy instrukcji else. Napiszemy, żeby spróbował jeszcze raz. W życiu zawsze warto próbować. Świetnie. Nasz pseudokod zmienił się w prawdziwy kod. Sami wypróbujcie quiz, żeby się upewnić, czy działa. Wprowadzajcie nie tylko poprawne odpowiedzi, wpiszcie też niewłaściwe. Chociaż zarówno wy, jak i ja wiemy, że to jest krokodyl. Kiedy projektujecie strony internetowe i aplikacje, stawiajcie się w sytuacji użytkowników. Zadbajcie, by wasz program odpowiadał wszystkim.